zorganizowaliśmy nasze stoisko podczas parady Kazimierza Pułaskiego, ponieważ my, polscy dziennikarze, mieszkający w Nowym Jorku, jesteśmy pozbawieni możliwości nadawania w eterze polskiego radia. Podjęliśmy się wielkiego dzieła, ponieważ chcemy zorganizować polskie radio, które już zostało zarejestrowane jako polskie radio nyc.com i w ten sposób będziemy chcieli dotrzeć do całej Polonii i podtrzymywać naszą kulturę, tradycje. Przede wszystkim być w eterze, żeby łączyć Polonię. Najważniejsze, że chcemy tworzyć radio 24-godzinne, które będzie towarzyszyło naszym rodakom, przekazywało zarówno informacje z Polski, ze świata, ale przede wszystkim wiadomości lokalne, tak by identyfikować się z Polonią w Nowym Jorku. Wszystko teraz tak naprawdę zależy od finansów i od tego, na jakie radio nas będzie stać. Rozpoczęliśmy własnym sumptem, za własne pieniądze nadawanie w internecie. Już można znaleźć nas na stronie www.polskieradionyc.com. Tam również nadajemy polską muzykę. No i zachęcamy do odwiedzania tej strony, ponieważ wszelkie informacje, wszelkie nasze poczynania, wszelkie kroki, jakie zamierzamy robić w celu uruchomienia stacji nadającej w eterze przez 24 godziny, będą tam zawarte. Warto wspomnieć, że dzisiaj podczas Parady Pułaskiego zbieramy głosy poparcia naszej inicjatywy. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Już tych głosów mamy dosyć sporo, bo możemy liczyć w tysiącach. No właśnie, ale potrzeba nam jeszcze, bo Polskie Radio dla Polonii musi grać. Jest nas tutaj, Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, prawie 10 milionów, w samej metropolii prawie 2 miliony. Bez łącznika, jakim jest radio, nie jesteśmy w stanie funkcjonować jako grupa, nie możemy się promować, nie możemy dać Polsce i nam samym to, co powinniśmy, a więc radio jest niezbędne, żebyśmy mogli funkcjonować, żebyśmy byli czytelni i żeby o nas, o Polakach mieszkających w Stanach Zjednoczonych, wiedział cały świat. Myślę, że od tego istnienie Polskiego Radia zależy od całej Polonii i jest to naszym wspólnym zadaniem, a więc Polskie Radio dla Polonii! Poprzyj akcję! Złóż podpis! Polskie Radio nyc.com. Słuchajcie nas w internecie. A niebawem w eterze.